kochani! Gitara siema! Witamy na kanale nowo powstałym, nowym kanale, gdzie będziemy testowali różne produkty. W pierwszym odcinku chcielibyśmy przetestować wszystkie napoje Colo, Coca-Cola, Pepsi i tak dalej podobne. Ślepa próba będzie wyglądała tak, że każdy z nas dostanie 9 próbek napojów. Będą to napoje od Coca-Coli, Pepsi i tak dalej, to zaraz Wam pokażemy na zapleczu, gdzie będzie moja żona to wszystko nam rozlewała. My nie będziemy świadomi, pod jakim numerkiem kryje się który produkt. Dostaniemy je i będziemy układali, będziemy po prostu sortowali od najlepszego do najgorszego, naszym zdaniem, każdego indywidualnym zdaniem. I sortowanie będzie wyglądało w ten sposób, że na przykład jeżeli uznamy, że dwa produkty będą takie same, bo już nie zauważymy różnicy między nimi, będą ustawione załóżmy na przykład na trzecim miejscu dwa produkty takie same. Dobrze, więc moimi testerami będą moi przyjaciele i tak dalej, i tak na początku. Szwagier. Krzysiu. Grzesiu. Tomboszu. Ja. I Pawełek. Yo. Więc zrobiłem małą rundkę po wszystkich marketach, kupiłem wszystkie napoje kolopodobne, które się nie powtarzały. Więc teraz idziemy porozlewać te napoje. Tutaj mamy kubanki oznaczone numerkami. I żona zaraz będzie to nalewała. Tutaj mamy kole from nie wiem skąd, doktora Peppera, Pepsi, kole chyba z Biedronki. To jest z Łapki. To jest... Skąd? Bo nie słyszałem. Nie? Nie z Biedronki? Tu mamy ze Świętego Mikołaja Coca-Colę. Tu mamy Hop Cole z Hop Coli, Freeway Cole z Freeway Coli i Cole chyba ostatnio z Oceana. To teraz tak o, my wychodzimy wszyscy, którzy będziemy testowali, żebyśmy nie widzieli co leci do którego kubka, a za sterami kamery stanie Wojtuś i on to będzie nagrywał. Wojtuś, nagrywaj. Na pierwszy rzut idzie napój gazowany kolopodobny z Łapki. Niech będzie to. To ten znalazłem. No i ostatnia gwiazda wieczoru. Okej, kole mamy już rozlane. Kole będziemy układali, najbliżej nas będą analogicznie najlepsze, im dalej od nas będą gorsze. I teraz każdy będzie według siebie ustawiał. Ja mam tutaj zrobię z tego timelapsa, żebyście nie musieli patrzeć, my tu się będziemy nad tym męczyli przez, nie wiem, paręnaście minut. Zapisałeś? Dobra, dobra. Zapisałeś? Nie, jeszcze nie. No to zapisuj. Kamil, pierwsze miejsce 9-3. No nie, to jest. Drugie miejsce 4-1. Okej, tutaj mamy już wyniki. Jeszcze ich w ogóle nie znamy. Widzę, że rozrzut będzie duży, ponieważ ja chyba ustawiłem coś na ostatnim miejscu. Grzesiu to wziął na... Nie, nikt tego nie ma na pierwszym miejscu, więc to musi być słabo. W każdym razie nie znamy jeszcze wyników. Tutaj moja żona też chyba jeszcze nie do końca zna wszystkie wyniki. Więc chyba to dopiero wyjdzie przy montażu, co jest czym. Tak, jest, bo nie pamiętam to jest kiedy. Coca-Cola, a może bliżej bank. Pokażemy tą kartkę jeszcze. Teraz krótki komentarz co do tego wszystkiego. Ja Wam powiem z mojej perspektywy. Bez problemu można było wyczuć doktora Peppera. Ja akurat go bardzo lubię, więc on jest u mnie na miejscu pierwszym. To jest prawdopodobnie kubek z numerem 3. Lubię po prostu ten smak taki migdałowy. Nie wiem, jak to nazwać ten smak. W każdym bądź razie jest kilka takich typów, które poszły u mnie od razu na sam tył, bo są beznadziejne. Nie wiem, co to jest jeszcze, chyba jedynka.
Ja wiem akurat, co tak, to jest jakiś prawdopodobnie badzie, ale dałem ją dlatego na drugim miejscu, ponieważ mi skojarzy się właśnie z taką orężadą z dzieciństwa. Jak się biegało na boisku, brałeś tą orężadę w proszku. To się ona po prostu 2 litry coli rozrabiała z 10 litrami wody i dostawała. Nie, ja ją dałem egzekwo na drugim miejscu, bo naprawdę mi smakuje, to przyjemnie się takie coś piję. Szara eminencja, najchętniej bym... Ja osobiście na przykład robiłem to tak, że nie porównywałem tego wszystkiego do oryginalnej coli czy do oryginalnej Pepsi, tylko według po prostu mojego smaku, co mi smakuje. Drugie miejsce powiedziałbym, że to jest u mnie czwóreczka, że to może być cola, jakbym miał zgadywać. Ja mówię to, co ja bym zgadywał, a pozostałe to jest coś, co mi nie idzie. No teraz nie wiem, komentarz Pawła może. Masz swoją kartkę i wymyśl coś. Ja takich napojów nie piję w ogóle. Rzeczy typu jak to się nazywa ten twój ulubiony? Dr. Pepper. Dr. Pepper, prawdopodobnie nigdy tego nie piłem, a jeżeli piłem, to nie pamiętam, jak to smakuje. Kole to może raz w roku. No zdecydowanie dwójka mi najbardziej smakowała. Resztę ułożyłem, tak jakoś wyszło, już po drugim, trzecim piciu ciężko mi było rozróżniać te wszystkie napoje. Ogólnie powiedziałbym, że nie ma jakichś wielkich różnic między wszystkim oprócz dwójki między sobą. Znaczy ja odnośnie... Nie jest tak, że, wiem, że coś było dla mnie niedobre, a coś super. Wiem, że były dwa takie momenty, w którym cola albo Pepsi, obydwa w sumie mają takie specyficzne coś, że czuć na zębach, taki zgrzyt jakby. I w pewnym momencie jak wpadłem na tamte dwa napoje, to później już po wszystkich czułem taki zgrzyt. Po tych podróbach nie ma chyba tego efektu. Nie wiem, co to jest za efekt, cukier, ale... Może. Nie wiem, czy to jest cukier, coś, ale miał właśnie taki efekt wystąpił. Piłem i nagle pyk, efekt właśnie taki na zębach się osadził. No i później już ciężko było go wypłukać wodą i pozostało taki efekt. Nie wiem, komentarz Grzesia teraz. Jeden kasujemy. To bym chciał zapomnieć smak też, tylko szóstka. Piąteczki bym chciał zapomnieć smak. Trójeczka Dr. Pepper. Nie lubisz? Do wódki się nie nadaje. Czwórka, dziewiątka i ósemka to jest to samo. Dwójka to jest chyba Pepsi albo czwórka, a to jest Coca-Cola na pewno. Siódemka? Siedem. No. I szwagier. No, ja użyłem tu od wody po najlepsze, czyli jakieś Coca-Cola. Dwójka najlepsza, siódemka, trójka. Później to tak się zlewają wszystkie te smaki po jedynkę, która smakuje jak woda z małą ilością cukru zabarwiona fusami. I to tyle. Jedynka. Smak dzieciństwa. Może miałem złe dzieciństwo, no. Ty miałeś w dzieciństwie i mieszkałeś przy granicy, to ty miałeś, panie, Coca-Colę, a ja może byłem biedny i piłem z saszetek taką wodę z kolą, jeszcze z syfonu dobijaną tym bąbelkami, żeby były. No okej, okay, na sam koniec zobaczcie jeszcze tą tabelkę, którą wcześniej już pewnie zauważyliście. W pierwszej rubryce, w pierwszej tabelce na samej górze mamy wymieniane kole, tak jak były ponumerowane od 1 do 9 i macie w tabelkach, w kolumnach Krzyś, Grześ, Kamil i Paweł. Kole oceniałem w ten sposób, że na pierwszym miejscu, jeżeli ktoś miał ją najbliżej siebie, dostawała punktów 9, kolejna dostawała 8, 7 i tak do samego końca. Z tym, że jeżeli ktoś miał ex aequo na pierwszym miejscu na przykład dwie kole, to obydwie dostawały po 9 punktów, a następna nie dostawała 8 punktów, tylko już 7 punktów. Wydaje mi się, że taka punktacja jest sprawiedliwa. I na końcu widzicie sumę uzyskanych punktów, a na dole w tabelce te kole są już posegregowane według punktów i jak widać bardzo dużym zaskoczeniem, przynajmniej jak dla mnie, jest to, że Freeway Cola się wybiła na pierwsze miejsce i to z przewagą dosyć sporą moim zdaniem. Trzeba wziąć też pod uwagę tutaj, że 4 osoby testowały te kole, więc jeżeli ktoś miał jakąś, tak jak ja na przykład, fanaberię, taką preferencję, że na przykład nie przepada za Coca-Colą, no to ona automatycznie troszeczkę dostała punktów mniej i to dosyć mocno w tej skali zrobiło różnicę, dlatego wylądowała na 4 miejscu. Ale co trzeba przyznać, wszyscy bardzo pozytywnie, jak widzieliście, ocenili tą Freeway Colę z Lidla. Wydaje mi się, że coś w tym musi być. Nie jestem pewien też do końca, czy ten Dr. Pepper dobrze, że był w tym zestawieniu, ponieważ jak widzieliście, na przykład Paweł go ocenił na ostatnie miejsce, ponieważ nie znał tego smaku, on się mimo wszystko wybija, nie jest raczej kolopodobny, więc wykluczając Dr. Peppera, to wydaje mi się, że ta ścisły przód, czyli Freeway Cola, Pepsi, Hop Cola, Coca-Cola, są dosyć blisko siebie, natomiast cała reszta typu już kola załszana, Biedronki,
łapki i ten coś na samym dole. No to już po prostu są, bo są, no, no i tyle. Dobra, więc zrobiliśmy ogólną batalię tych wszystkich kul. A teraz jeszcze będzie bonus, ale to zobaczycie w następnym odcinku. A bonusem będzie porównanie, jak często ludzie mówią, że co jest lepsze, cola, Pepsi czy hop cola. Zrobimy porównanie tylko i wyłącznie tych trzech. Ja na przykład jestem zwolennikiem, zawsze mi się wydawało przynajmniej, że wolę Pepsi, z tego względu, że wydaje mi się, że jest mniej słodka. Grzesiu na przykład z tego co wiem woli kolę. Ty wolisz, mając wyboru, Pepsi, a ty wolisz... On nie pije nic takiego, więc on ułoży co mu bardziej smakuje. Więc zrobimy po prostu teraz dogrywkę między tymi trzema producentami. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś sugestie, co byście chcieli zacząć na cennych odcinkach, co chcielibyście, żebyśmy testowali, piszcie w komentarzach. Będziemy się starali sprostać wymogom. Tam na dole. Tam na dole są komentarze. A jak to było z tymi subskrybowaniem? Nie, to było, że tak i drugą. I macie łapki. Tak, jak jest w dół, to też jest do góry? Nie no, łapka w górę. No, czy monitor obrócisz, będzie. Kciuk w dół, to też jest łapka. Tylko że trzeba obrócić. Tak. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Szczególne podziękowania dla Czarka. Bez niego nie byłoby tego odcinka. Oraz dla Kasi. Tak, Kasia pomagała Wojtusiowi w operowaniu kamerą. Nie wiem, jak to nazwać ten smak. Moczonych jaj. Możliwe, możliwe. To jest zło wcielone. No, dostałby, ja bym się przerzucił. Nie. Witamy w kolejnym pierwszym odcinku. No tak, Pepper ewidentnie można po wyglądzie poznać, bo ma takie dwa brzuszki. Jeden brzuszek, drugi brzuszek. To jest trójka. Tak, to jest brzuszek. Dobrze, że ja mam jeden, to byśmy z doktorem Pepperem byli.